wyrusza, wyrusza na bals. Kurwa. Thank you.
z przemytnikami ludzi na Morzu Śródziemnym. Chodzi o gangi, które każdego dnia dostarczają do Europy setki nielegalnych. O, to już zabrał moją wodę. Właśnie ruszyła unijna misja wymierzona wodę. W grupy przestępcze zajmujące się przemytnikami. Kupiłam wodę i zostawiam noc. O szczegółach. Którzy zostawiają za sobą koszmar wojny. Ciągle lubię gazowanej wody. Cierpimy przez bombę, ataki, terrorystów, władze. Wszyscy chcą nas zabić. Ludzie żyją bez niczego. Nie ma żywności, wody, prądu, niczego. Dlatego musieliśmy opuścić Syrię. Co tego zwanie to jest Syrię? Opowiada Amro, Syryjczyk, który wraz z rodziną uciekł ze zrujnowanego miasta. No tyle jest na tym. Od początku roku do Europy przedostało się 137 tysięcy osób. Głównie z Syrii, Afganistanu, a także z północnej Afryki. Na świetle tam, nie? Motyl był na całym banku. Które w każdej chwili mogły pójść na dno. Nasza łódka była przepełniona, było jakieś 45 osób. Dzieci płakały, a my nie czuliśmy się dobrze, bo wiedzieliśmy, że jest nas za dużo. Na lodach nie pójdziemy. Opowiada Syryjka Rawa. Zarówno jej, jak i jej rodzinie udało się dopłynąć do greckiej wyspy Lesbos, ale wielu innych zatonęło w Morzu Śródziemnym. A tu? Tutaj w tym sklepie, z tymi butami, to wszystkie buty nazywają się Julia. Tam musiałem wstąpić w buty. Że w ostatnich miesiącach tak, jest niedobór. Liczba uchodźców, którzy za wszelką cenę próbują przyjechać. Nie uważam, jak niezadolczywita jest. Na tym pozostają przemytnicy. Jeżeli ktoś daje oszczędności całego życia, wiedząc dokładnie na co, to znaczy na przeprawę gumowym pontonem, czy nie nadającym się do niczego w kutrę, ryzykuje przeprawę przez Morze Śródziemne, to nie robi tego dla przyjemności. Tylko była jedna przekarmia się tutaj, bo skoczka się będzie. Jedyna możliwość w tym momencie to jest wsiąść na tę połowę. No i ryzykując życie, dotrzeć do Europy. I Rafał Kostrzyński z biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Specjaliści szacują, że w ostatnich dwóch latach znacznie wzrosła pani liczba tam, które zajmują się przemytem ludzi przez Morze Śródziemne. Według jednego z włoskich ekspertów rynek przemytniczy wart jest nawet 500 miliardów euro. Przemytnicy docierają do zdesperowanych ludzi zarówno w Syrii, jak i w krajach Afryki Środkowej i oferują im transport do Europy, głównie z tym. Migranci płacą nawet $1000 za taką podróż. Często jest to wszystko, co mają. Czasem, jak w przypadku emigracji zarobkowej do Europy, na podróż składa się cała wioska, licząc, że uchodźca znajdzie w Europie pracę i za jakiś czas odda pieniądze z nawiązką. Z przemytem ludzi będzie walczyć Unia Europejska. Bruksela utworzyła specjalną misję morską, która jest już w pełni operacyjna. Tak, kiedyś była jedna droga, jednokierunkowa faza. Unijna misja wykonuje na razie działania zaplanowane na tym etapie. Po części to są myśli. Mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijancic. Pierwsza faza polega na zbieraniu informacji dowiadowczych na temat działań siatek przemytników ludzi oraz na patrolach na Morzu Śródziemnym. W kolejnych fazach misji planowane jest przeszukiwanie i przejmowanie statków należących do przemytników i ich zniszczenie. Misja jest częścią większego programu Unii na rzecz migrantów. To było wyższe, bo wtedy wszystkie ciężarówki przyjeżdżały. Ja się nie mieściły. Członkowskie. Wiadomo już, że Polska przyjmie 2000 migrantów. No to przychodziliśmy do pracy. Problem, zwłaszcza w pogrążonej w Grecji, do której przypływa obecnie najwięcej migrantów. To były nasze te szatnie, to była brama wejściowa do firmy. To był biurowiec, to były hale, tylko jedna hala została. Nie widzimy pełnego i odpowiedniego rozwiązywania tej sytuacji przez Unię Europejską. Czyli ja to w wolontariusze i turyści robią dla uchodźców więcej niż władze Grecji. To były hale nasze produkcyjne, widzisz, to były wszystko hale. Z hala to był magazyn części. To był magazyn części. To były takie trzy hale długie stały. Już się rozbierało za młody, drobny mak. A tu stoi stara. Tu były te tokarnie, to stały. W magazynie europejskim plus przenosimy się do Francji. Tokarnie to była hala produkcyjna, to się rozbierało samochód, na początku się go zaczęło rozbierać, aż do samego końca było rozebrany mak. Traktowanie Francuzów i wyższe ceny biletów dla odbiorców. Tak, ta droga była kiedyś tam po prostu leciała, teraz jest obwodnica, nie? Bruksela wysłała oficjalne pismo do francuskich władz, prosząc o uzasadnienie. Jeśli będzie ono niesatysfakcjonujące, komisja rozpocznie postępowanie, które może się skończyć na zdenerwowaniu sprawiedliwości. Zajmą pieniądze, mówię, że ma się nie chwalić tym pieniędzy, nie? Komisja Europejska zainteresowała się sprawą, bo otrzymała wiele skarg o zawyżone ceny w Paryżu i Disneylandzie. Ja usłyszałam w komisji także od Polaków. Ta sprawa budowała poruszenie wśród konsumentów, przyznał jeden z nich. Wiesz, Seweryn się napakował do samochodu, on też jedzie. Francuzi kupują specjalne pakiety wejściowe taniej, także oferty
No i Sandra mówi, no to kupisz wujkowi piwo. ...więcej niż w innych krajach. Na szczególne traktowanie mogą jeszcze liczyć Belgowie, ale Brytyjczycy czy Polacy już nie. Niemcy i Włosi płacą dwa razy więcej. A konkretnie za weekend z noclegiem spędzony w paryskim Disneylandzie rodzina francuska albo belgijska zapłaci około 870 euro. Za z Niemiec czy Włoch około 1300 euro. Francuzi mogą też zamówić w internecie pakiety promocyjne, które są niedostępne dla konsumentów dokonujących rezerwacji w innym kraju. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Lucia Gaudet powiedziała, że dyskryminacja ze względu na narodowość i wyłom w jednolitym rynku. Zbyt często zdarza się, że konsumenci, którzy chcą skorzystać z usług najdłuższa prosta ulica w innych unijnych krajach, nie otrzymują najtańszych ofert. Otrzymaliśmy sporo skarg, w tym także na Disneyland w Paryżu i dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie. Ponad 14 milionów osób odrzuciło jeszcze z aktywu paryski park. Chyba tak, nie wiem. Najbardziej odwiedzana atrakcja turystyczna w Europie. Turyści nie rozumieją, dlaczego są różnie traktowani. Nie powinno mieć znaczenia, czy ktoś pochodzi z Francji, czy z innego kraju. Ceny dla wszystkich powinny być jednakowe. Takie zróżnicowanie nie jest w porządku. A co na to przedstawiciele paryskiego parku rozrywki? Dyrektor Julian Kaufmann odbiera zarzuty. Nasze ceny są takie same dla klientów w całej Europie. Mogą się natomiast różnić ceny pakietów promocyjnych. Są one przygotowywane dla konkretnych rynków. Bierzemy wiele czynników pod uwagę. Na przykład termin wakacji szkolnych, które są różne w różnych krajach. Wojska polskiego. Ale tu pojawia się kontrargument Komisji Europejskiej. Bruksela mówi, że na przykład duński Legoland takich różnic w cenach nie stosuje, więc to nie może być wytłumaczenie. Disneyland w Paryżu będzie musiał zrobić odpowiednią argumentację przez najbliższe dwa miesiące. Jeśli nie przedstawi przekonującego uzasadnienia, będzie albo musiał zrezygnować z jakiegoś rozliczania cen, albo sprawa o wykupu. Rozwiązanie tego problemu będzie miało wpływ na rozstrzygnięcia w podobnych sprawach, bo Komisja Europejska walczy z blokadą i podziałem jednolitego. Chodzi na przykład o droższe oferty dla turystów z zagranicy, którzy odwiedzają Francję. I tu było przedszkole. Nie, przepraszam, tam są było przedszkole. Tu było przedszkole, tu jest przedszkole. To była taka restauracja pod Lipami się nazywała. Może ona pracuje tam. Tam w parku, gdzie był ten stary ten. Opłat za niemieckie autostrady, ponoszonych praktycznie tylko przez obcokrajowców, także zostanie wnikliwie rozpatrzona przez Komisję Europejską. A w naszym magazynie już za chwilę zastanowimy się. No chyba policja tu sklep monopolowy całą nocą. Które staje się coraz bardziej dolegliwe. Jakby mieli blisko, blisko popili do Urząd Miasta za wieś, nie? Hiszpania przedstawiła nowe prawo wymierzone w media, które pozwala karać reporterów relacjonujących przebieg protestu. Jak to możliwe, że w kraju należącym do Unii Europejskiej, która przyznaje Nagrodę Sacharowa za wolność myśli, wprowadzono takie prawo? Ja ta się nazywa coś dobrego, tak? Na tym, gdzie mieszka nasza ciotka, czy siostra? Półkłonów, a to jest półkłonów. Tu Piotr z Krychanem do szkoły chodzili? Artur i Karolina to chodzili do szkoły? Pałacyk to się nazywa. No to jest szpital, to na wieży, to jest szpital. Jakieś brama była, że szlaban otwieram, żeby wjechać? Tylko musisz zapłacić karę od 600 euro w górę. Kara może wynieść 60 tysięcy, 100 tysięcy, 300 tysięcy euro. Przewinieniem jest na przykład zrobienie zdjęcia policjantowi, który bije demonstranta. Nie jest całe słabne, bo to jeszcze tam słabne za tymi domu od strony Polonskiej jeszcze jest kawał słabne. No takie główniejsze ulice, nie? Słabne. Tam się jakieś do PGR-u jechało, nie?
Pogonia, jakaś stacja. Nazywa się okręgowa stacja Sanepidu, to było gdzieś, czy coś takiego. O tu, gdzie jest ta broda. A tu była okręgowa stacja Sanepidu. Tu profesor, tu z profesora gospodarstwa nic nie zostało. Wyjeżdżałem, ale w ogóle można było skręcić. Nie można. Nie widać, nie? Tu zawsze, tak, o. A, tu? Tu, rogalika. To mi się śniło, że tu zgarnęła mnie policja, nie miałam tego. Chyłam pasatem zielonym, nie wiem, gdzie ten był. A! I to, rogala się zawsze zgiła. To jest zgodnie z przepisami. Dlatego bym pojechał tam, to jest mądre, ale wiesz, a tutaj zaraz policjmajstery wyskoczyli, pałkeli się nasi polscy. To parking dla policjantów, to parking jest policyjnych samochodów. Za bramą. Zajmują się modelowaniem, czyli przetwarzaniem danych i wyciąganiem z nich najistotniejszych. Ten kolega, co do niego przejeździłem, to tu mieszkał w tym bloku na rowie. Nie pamiętam, że to pierwsze kartce, że Andrzej Hacelek w tym roku mieszka. Publicznych, jak i prywatnych. W tej chwili trudno sobie wyobrazić postęp. To jest budynek, to jest ta oświata, oświaty to jest. No to mieliśmy w Ogłosiu tutaj się objechać. A nie wiem, czy światło to pani Kierkowska zmiała po mnie. A ty to pamiętasz, nie? Na razie jesteśmy jeszcze na pewno. Maluchę, jechałam się po Amlimie. Skrócę trochę. Więcej w tym czasie będziemy mogli zainaugurować już pracę centrum, nie tylko powstanie. Zapewnił nas o tym rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Marcin Pomysł. Sprawdzamy, czy beton się dobrze związa. Możemy powiedzieć, że ten beton to nas. Jest wszystko w porządku. To jest sprężynki? To jest sprężynka? A w sklep się za sprężynkę. Jest część. A to nie jest. Będę jeździłem tą koronę tą łąkę do przewracania siana, tam który był niezarejestrowany, już rozpadający się. To tu nie ma dalej drogi? Nie. Dlatego tam nazywa się sklep sprężynka. Czemu? No bo głowa tak sprężynkowo lata. Ale drogo. Wodią. Dawaj, szybciej, pojedziesz tym dzisiaj, zaś. Zwracasz? Też same zaczynają gromadzić takie ilość informacji, że ich przerażają możliwości samych instytucji administracyjnych. A o tym zapewnił nas pan profesor Marek Niezgódka, dyrektor liceum. A już za chwilę o badaniach. Kolega to mieszkał? Tu była rzeźnia. Te domki też wszystkie do siebie podobne do tych. Okna mają tylko inaczej przyniesione. Z koordynatorem polskiego zespołu, profesorem Piotrem Bogorockim z Instytutu Radioelektroniki Warszawskiej. Nie mogłeś to ramię? Chodzi o zagadowanie i udział. Musi go wykastrować. Teraz, że nie będzie to zbyt realne.